Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa, ponieważ chcielibyśmy powiedzieć o nowej formie pochówków, którą zaczynamy na cmentarzu opolskim, na cmentarzu na Półwsi. To jest tak naprawdę odpowiedź na pytania mieszkańców, na zapotrzebowania mieszkańców. Bardzo często pytają nas, a czy właśnie do pochówku zawsze musi być pomnik, a czy rzeczywiście ta tradycyjna forma pochówków jest jedyną, którą można realizować na cmentarzu. I chciałabym zaznaczyć, że kolumbaria, które jeszcze 15 lat temu były nowością, w tej chwili już stały się tak powszechne i tak często wykorzystywane, że również uznawane są za tradycyjną formę pochówków. Chcielibyśmy umożliwić pochówki minimalistyczne, o których mówi się również, że są to pochówki ekologiczne. Kwatera, którą widzicie Państwo za nami, będzie właśnie przeznaczona, zaaranżowana na tak zwany ogród pamięci. To miejsce zostanie otoczone cisowym żywopłotem. Jeszcze tej jesieni chcielibyśmy zrealizować ten pomysł. Natomiast w tej kwaterze, w tej takiej zamkniętej przestrzeni będą dokonywane pochówki w urnach ekologicznych. Odwiedzałyśmy takie cmentarze, między innymi w Poznaniu od lat 90. funkcjonuje taki cmentarz. Cieszy się ogromną popularnością. W tej kwaterze nie będą realizowane pomniki, takie jakie znam, jakie Państwo mogą oglądać w znakomitej części cmentarza. Natomiast będzie to po prostu zielony teren, na którym dokonywane będą pochówki. Aby upamiętnić osobę, która będzie spoczywała w danym miejscu, będą montowane przed tą kwaterą na dużych głazach tabliczki upamiętniające. I to w zasadzie będzie jedyna pamiątka dotycząca danej osoby pochowanej w tym miejscu. Obserwując to, co się dzieje w Polsce, ale również na świecie, czyli właśnie ten trend, który możemy właśnie tak scharakteryzować, ekologiczny, minimalistyczny, powoli się staje wszechobecny. Bardzo się cieszę, że Opole dołączyło do takich miast jak Warszawa, Kraków, Szczecin, ale przede wszystkim Poznań, bo chyba w Poznaniu, tak, jako w pierwszym mieście powstały takie miejsca, że Opole dołączyło do tych miast i pozwala na to, by ktoś, kto chciałby właśnie w taki sposób być pochowany, będzie miał już tę możliwość. Tak czarnym humorem to rzeczywiście cieszę się z tego względu, że również sama mam takie marzenie przyszłości, żeby w taki właśnie sposób minimalistyczny zostać pochowaną, więc wiem, że będę pochowana w Opolu. Postaramy się, aby jakby rozpoczęcie tej kwatery nastąpiło w styczniu 2025 roku, czyli teraz jesienią będziemy stwarzać tą kwaterę od początku. Zrobimy żywopłot ścisów, a przed wejściem ustawimy duże głazy, na których będą umieszczane tabliczki z nazwiskami osób pochowanych. Będzie tam też taki kącik zadumy, gdzie na ławkach osoby bliskie osób pochowanych będą mogły odpocząć. Chcielibyśmy tutaj podkreślić, że w żaden sposób nie zamierzamy ograniczać tak zwanych tradycyjnych pochówków. Natomiast musimy również pamiętać o tym, że przyzwyczajenia, tendencje, nasze nawyki się zmieniają. Obecnie 55% to są kremacje, 55% wszystkich pogrzebów czy pochówków to są kremacje i ta tendencja jest wzrostowa. Przy okazji też chciałabym, jeżeli tu Panie pozwolą, zaprosić Państwa 1 listopada na kwestę. To będzie kontynuacja zbierania pieniędzy na renowację nagrobków sióstr przy cmentarzu na ulicy Wrocławskiej, ale również renowacja nagrobku braci Form. Bardzo prosiłabym o to, żeby wziąć ze sobą gotówkę i wesprzeć tę wspaniałą i dobrą inicjatywę.
postaci kwatera, można powiedzieć, ekologiczna. Tutaj ten wymiar proekologiczny jest wielowątkowy, możemy o nim porozmawiać. Natomiast to jest tylko propozycja. Nikogo nie będziemy w jakiś sposób szczególny namawiać, zachęcać. Dajemy możliwość, ale tak naprawdę ta możliwość jest podyktowana wieloma pytaniami ze strony mieszkańców, czy i ewentualnie kiedy w Opolu będzie można dokonywać takich pochówków. Ja może dwa słowa jeszcze na temat tej ekologii, dlatego że ta kwatera, to miejsce, które Państwo widzą za nami, które będzie otoczone żywopłotem, tam nie będzie odwiedzający cmentarz, czy też odwiedzający swoich bliskich nie będą wchodzić. Będzie można zatrzymać się przy ławeczce, o której wspomniała Pani kierownik, usiąść na tej ławeczce, tam zapalić znicz, nie będziemy na tą kwaterę wchodzić, dlatego że tam w urnach ekologicznych po prostu będą spoczywały ludzkie prochy i też chcielibyśmy w ten sposób ograniczyć, oczywiście w żaden sposób nie będziemy tego limitować, natomiast siłą rzeczy tutaj będzie takie minimalistyczne podejście, a więc jeśli wiemy, że tych kwiatów, bardzo często niestety sztucznych, nie będziemy przynosić na konkretny grób, to siłą rzeczy tych sztucznych wieńców, kwiatów na cmentarzu będzie mniej. Musimy pamiętać, że tych odpadów na cmentarzach, takich bardzo właśnie nieekologicznych, zmieszanych, gdzie jest plastik pomieszany z jakimiś elementami metalowymi, jest bardzo dużo. I ta kwatera, ten sposób pochówków, to jest też odpowiedź tak naprawdę na potrzeby mieszkańców, na znak czasów i dbałość o ekologię. Jak duża przestrzeń zostanie zagospodarowana na Ogród Pamięci? 400 metrów, tak. Ta kwatera to jest około 400 metrów. I to pozwoli na pochowanie ilu? No trudno nam powiedzieć, ale to tak naprawdę jest bardzo dużo i bierzemy pod uwagę, że skoro będą to urny ekologiczne, czyli po pewnym czasie one po prostu zostaną wchłonięte przez ziemię, przez naturę, nie limitowałabym. Ona może służyć wiele, wiele lat i wiele, wiele osób może być pochowanych w tej kwaterze. A koszt pochówku będzie w tym momencie większy, jeżeli by ktoś chciał być pochowany właśnie w tym Ogrodzie Pamięci? Na to pytanie nie potrafię jeszcze precyzyjnie odpowiedzieć. Mogę Państwu powiedzieć, że na jedną z najbliższych rad miasta zaproponujemy kwotę takiego pochówku. Planujemy na ten moment, takie są plany, żeby to było 700 zł i to będzie opłata tak naprawdę, której się nie będzie odnawiać. Doskonale Państwo wiedzą, że opłacając miejsce do pochówku, do pogrzebu, opłacamy je na 20 lat. Natomiast tutaj ta opłata to będzie 700 zł. No i musimy pamiętać, że decydując się na pochówek w Ogrodzie Pamięci, nie musimy brać pod uwagę już takich wydatków, jak na przykład budowa pomnika. A jak to się ma do pochówków tradycyjnych, ewentualnie w kolumbarium? O jakich kwotach mówimy tutaj? Jeśli bym się pomyliła, to Pani kierownik mnie poprawi. Jeśli dobrze pamiętam, 900 zł to jest pochówek tradycyjny do pogrzebu na 20 lat. 500 zł to jest pochówek ziemny, natomiast urnowy, czyli to miejsce siłą rzeczy, które zagospodarowujemy, ten grób jest mniejsza, więc ta opłata jest mniejsza, ale 500 zł na 20 lat. Natomiast tutaj byłoby to 700 zł, ale tak naprawdę już bez tego ograniczenia czasowego. I również, tak jak mówię, nie musimy brać pod uwagę wydatków, jakimi są budowa pomnika, a to nie są małe wydatki. 2700 zł na 99 lat. Czyli od stycznia to już będzie mogło funkcjonować? Chcielibyśmy, tak, chcielibyśmy, natomiast tutaj musimy pamiętać o tym, że no, zaproponujemy Radzie Miasta te opłaty, po prostu wprowadzimy do cennika, jeśli radni pochylą się, tutaj liczymy oczywiście też bardzo na panią radną, że jednak pomoże sprawie, tak jak do tej pory pomaga. Jeśli będzie radni miasta podejmą tę uchwałę i przyjmą zaproponowany przez nas cennik, wtedy już nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby od stycznia dać możliwość mieszkańcom takiej formy pochówku. A są plany poszerzania w ogóle cmentarza, jakichś terenów? Czy... Bardzo chętnie byśmy Państwu odpowiedzieli na to pytanie, ale to tak naprawdę jest pytanie do gminy.